Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Julia Kania. Witam serdecznie. Dzień dobry. Lekarz pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej. No i temat trudny, bo kiedy rozmawia się o chorobach dzieci, to zawsze jest trudne i takie trochę przerażające chyba dla rodziców. No i też bardzo trudny temat i taki właściwie, który nie mówi nam zbyt wiele na pierwszy rzut oka, na pierwsze brzmienie. Zaburzenia psychoruchowe i neurorozwojowe u dzieci. Co to znaczy i czy jesteśmy zupełnie bezradni w tej sytuacji, czy coś możemy zrobić? Oczywiście. Myślę, że na początek dobrze jest wyjaśnić te terminy, ponieważ zaburzenie rozwoju psychoruchowego jest bardzo szerokim spektrum. Tutaj, jeżeli stwierdzamy, że u dziecka pojawiają się jakieś problemy w jakiejkolwiek sferze, czy to ruchowej, czy rozwoju mowy, czy społecznej, czy poznawczej, to mówimy ogólnie o zaburzeniu rozwoju psychoruchowego. Tu przyczyny mogą być przeróżne, jakieś schorzenia wrodzone, wady rozwojowe, genetyczne. Natomiast jeżeli wchodzi w grę ta właśnie neurologia, czyli uszkodzenie mózgu, to mówimy o zaburzeniach neurorozwojowych. Ale kiedy możemy, pani doktor, to tak naprawdę zdiagnozować? Bo czasami jest tak, że niektóre dzieci później zaczynają mówić, niektóre dzieci później zaczynają chodzić. I w którym momencie powinniśmy na to zwrócić uwagę, że może jednak coś jest nie tak i powinniśmy interweniować? Dzieje się to w różnym wieku i tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czasami od początku wiemy, że mózg jest uszkodzony, no bo wydarzyło się coś, krwawienie domózgowe mogło być w trakcie ciąży, w trakcie porodu, po porodzie jakiś mógł nastąpić uraz, stan zapalny i my już wyjściowo wiemy, że to dziecko trzeba objąć bardzo taką baczną opieką i obserwować rozwój na każdym etapie. Najczęstszą przyczyną tych właśnie problemów mózgowych, bo na tym się skupimy, dlatego że rozwój psychoruchowy to jest bardzo szeroki temat, ale oczywiście te zaburzenia mózgowe mieszczą się w tych zaburzeniach rozwoju psychoruchowego. Najczęstszą przyczyną jest niedotlenienie okołoporodowe. I tutaj bardzo ważna kwestia dla rodziców, ja się z tym spotykam również, że nie każde niedotlenienie doprowadza do uszkodzenia mózgu. Dziecko może się urodzić z niską punktacją Apgar, ale jeżeli działania zostały podjęte bardzo szybko i nie doszło do trwałego niedotlenienia, tutaj jest ten standard 4 minut. Jeżeli 4 minuty do 4 minut mózg został dotleniony, wtedy dziecko się rozwija prawidłowo, ale lęk u rodziców pozostaje. Bo jeżeli mamy kwestię oceny na 2 punkty w skali Apgar, to zawsze ten lęk rodzicom będzie towarzyszył. Ale tak jak mówię, nie zawsze jest to wyrok. Natomiast jeżeli już doszło do tego uszkodzenia, no bo niestety zdarza się, to na tle tego uszkodzenia mózgu może rozwinąć się mózgowe porażenie dziecięce, które objawia się u dzieci na początku najczęściej tymi zaburzeniami ruchowymi. Czyli dziecko się opóźnia w jakiejś swojej sferze rozwojowej, bądź wykazuje nieprawidłowe wzorce ruchowe, czyli ma na przykład wzmożone napięcie mięśniowe, bądź obniżone, nie ma reguły. To jest tak ogromne spektrum. Mózg jest bardzo skomplikowany. To wiadomo, natomiast jakby zależy mi na tym, żeby uświadomić rodzicom, czy taka sytuacja jest możliwa, że możemy coś zrobić, czyli wiadomo, że czasami nie jesteśmy w stanie pewnie usunąć tych zaburzeń, jakby pomóc temu dziecku w 100%, ale w jakimś znacznym stopniu wypracować u niego pewne rzeczy, tak? Tak, oczywiście, możemy zrobić bardzo dużo, natomiast tutaj przede wszystkim diagnoza jest kluczowa, bo nie zawsze to zaburzenie będzie szło w tak złym kierunku i przede wszystkim im wcześniej. No ale gdzie się udać, kto taką diagnozę może jakby postawić? Czy właśnie lekarz pediatra, taki do którego chodzimy od początku z niemowlakiem, czy trzeba iść już do konkretnego specjalisty, kiedy widzimy coś niepokojącego? Ja myślę, że na początku, przede wszystkim, jeżeli wiemy, że nastąpił duży problem, to dziecko jest kierowane tak naprawdę z oddziału szpitalnego już na szereg konsultacji. Ale nie zawsze to jest takie proste. Dzieci czasem rodzą się z prawidłowych ciąż i porodów, a jednak jakiś problem nastąpił i wtedy, jeżeli tylko cokolwiek się dzieje, rodzice zauważają jakieś niepokojące objawy, to nie należy czekać, tylko udać się
Myślę, że przede wszystkim do swojego pediatry, który oceniając ten problem, kieruje na odpowiednie konsultacje już specjalistyczne, prawda? Czy neurologiczną, czy do lekarza zajmującego się rozwojem psychoruchowym, do innych specjalistów, i wtedy stawiana jest diagnoza i rozpoczynane są działania terapeutyczne. Czasami diagnostyka jest długa, więc nie czekamy do końca. Jak widzimy, że jest problem, włączamy terapię w ramach wczesnej interwencji. I tutaj to jest dobra informacja właśnie dla rodziców, że mózg zawsze ma swój potencjał, że to nie jest tak, że jak my mamy uszkodzenie, to już będzie do końca źle, tylko dzięki zjawisku plastyczności mózgu, czyli możemy wpływać na zmiany struktury, na zmianę neuronalną i dokonać pewnych kompensacji tych uszkodzeń. I może się okazać, że dziecko, które na początku miało bardzo taką prognostycznie złą diagnozę, rodzice są bardzo zmartwieni, okazuje się, że rozwija się w miarę prawidłowo, bądź te deficyty po prostu były niewielkie. Ale najważniejsze jest poza chyba tą całą rehabilitacją, która ewentualnie jest już później wdrożona, ta praca z rodzicem, to znaczy rodzic jak pracuje z dzieckiem, tak, czyli to, żeby mieć duży kontakt, dużo, nie wiem, mówić, werbalizować pewne myśli, żeby bodźcować to dziecko. Czy... Tak, super, bo właśnie chciałam o tym teraz, dokładnie o tym właśnie powiedzieć, że im wcześniej rozpoczniemy te działania, ale one muszą być ukierunkowane na pracę z całą rodziną. I takie badania i wieloletnie obserwacje pokazują, że tak naprawdę wzmacnianie kompetencji rodziców, jakby wspieranie ich w tym trudnym problemie pracy z dzieckiem jest kluczowe. Dlatego, że jeżeli my oddzielimy tą terapię, będziemy pracować tylko z dzieckiem, a rodzic będzie jako tylko osoba, która się przygląda, to nie osiągniemy tych optymalnych efektów, dlatego że to właśnie rodzic przez 24 godziny na dobę jest ze swoim dzieckiem i musi wiedzieć, jak się nim opiekować, jak wspierać rozwój, jak bawić się, jak komunikować, nie tylko wykonywać ćwiczenia, bo dziecko przede wszystkim musi rozwijać się też w atmosferze zabawy, w atmosferze pozytywnej. I właśnie o to chodzi w tej wczesnej interwencji, żeby od każdego z profesjonalistów, czy fizjoterapeuty ruchowego, czy neurologopedy, psychologa, pedagoga, otrzymywać informacje, co ja mogę robić w domu, żeby ten rozwój po prostu i ten potencjał wykorzystać maksymalnie, dlatego że czas nie stoi w miejscu i tylko w przypadku takich działań, kiedy rodzic czuje się pewny, wie, co ma robić, to wpływ na rozwój dziecka jest przeogromny. Rodzic zalękniony, zestresowany, czujący się też winnym, no bo to jest poczucie winy często u mamy, która urodziła dziecko z problemem, że to jej wina, a to tak nie jest. I ważne jest, żeby też wspierać takich rodziców i wykorzystać właśnie ten potencjał, który w każdym mózgu istnieje, w każdym, obojętnie jak byłby uszkodzony, to ten potencjał jest, bo taka jest po prostu neurofizjologia, że się rozwijamy. I dobrze, że tak jest. Pani ma wieloletnią praktykę zawodową i jak na przykład zerknęłaby Pani wstecz na te wszystkie trudne przypadki, które w Pani życiu się trafiły, takich chorych dzieci, to widać jednak sporą ilość sukcesów, które Panią cieszą, że te dzieci faktycznie, że ta cała praca ma sens, że te dzieci się zmieniają, rozwijają ruchowo, bo to chodzi o to, żeby powiedzieć rodzicom, że jest sens i jest nadzieja. Oczywiście, to jest absolutnie, absolutnie tak. Chyba nie ma dziecka, które nie robiłoby tych postępów, tylko bardzo ważne jest, żeby właśnie wkroczyć z tymi działaniami w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. I to, co ja bardzo chciałam jeszcze dzisiaj, o czym chciałam powiedzieć, że nie ilość terapii, tylko jakość terapii jest ważna. Tutaj nie sprawdza się zasada, że im więcej, tym lepiej. Ale to jak wiedzieć, że ta jakość jest dobra? To znaczy rodzicom jest trudno to do końca ocenić, dlatego powinni być po prostu pokierowani i wspomagani w tej całej ścieżce terapeutycznej i diagnostycznej, bo to jest naprawdę czasami
bardzo trudne i obciążające psychicznie i fizycznie. Ale jakby kluczowe tutaj jest, że rodzic ma czuć, że wie, co tak naprawdę ma ze swoim dzieckiem robić i widzi, że są efekty. I ma wtedy wsparcie. Czuje się tak, ma wsparcie, czuje się pewnie, czuje się bezpiecznie na terapii, bo to jest A to przekłada się na dziecko, także... Przekłada się absolutnie, bo niepokój i zestresowany rodzic to zestresowane dziecko, także wspomaganie dziecka terapią, zaopatrzeniem ortopedycznym, jeżeli mówimy o mózgowe porażenie dziecięce, to jest kluczowe, żeby uzyskać optymalne efekty. I te efekty są naprawdę czasami bardzo spektakularne. Trudne tematy, trudne choroby, ale zawsze jest nadzieja. Ważne, żeby się nie poddawać, żeby trafić do dobrych specjalistów i po prostu kochać, kochać i walczyć. Tego życzymy wszystkim rodzicom, żeby byli silni i po prostu dużo zdrowia. Przede wszystkim.